Jestem świeżo po alfa testach For Honor, najnowszej gry Ubisoftu, która pojawi się dopiero w 2017 roku. Po dziesiątkach zgonów, setkach walk i tysiącach cięć stalą, jestem w stanie opowiedzieć wam, co takiego niezwykłego jest w tym tytule. Nazywam się Szymon Radzewicz, to jest Spiders Web TV, a przed wami 6 powodów, dla których warto zwrócić uwagę na For Honor od Ubisoftu. Po pierwsze, sam pomysł. Dokonując ogromnego uproszczenia, For Honor to takie Call of Duty, to taki Counter-Strike z mieczami i tarczami. Bardzo odważna koncepcja, która w branży gier pojawiła się już wcześniej, ale w mocno ograniczonej liczbie. Niczym w sieciowych shooterach, gracze spotykają się na zamkniętych arenach, zbierają fragi, kontrolują punkty i starają się jak najmocniej dołożyć drużynie przeciwnika. Tyle tylko, że zamiast drugowojennych karabinów albo futurystycznych blasterów z Gwiezdnych Wojen, mamy miecze, tarcze i intensywną walkę kontaktową. W tej grze nie ma żadnej wyjątkowej fabuły, żadnego niesamowitego scenariusza, żadnych zadań jak w grach RPG. To klasyczny, sieciowy multiplayer nastawiony na drużynowe zgranie oraz rywalizację z innymi żywymi graczami. Odważnie. Po drugie, samuraje, rycerze i wikingowie. Francuzi z Ubisoftu czerpią pełnymi garściami z historycznej spuścizny, jaką po sobie zostawiliśmy w przeszłości. W przeciwieństwie do innych gier tego typu, w For Honor pojawiają się nie tylko średniowieczni rycerze, ale również muskularni wikingowie oraz samuraje w swoich imponujących pancerzach. Ubisoft bierze wszystko, co najlepsze i najciekawsze z rozmaitych epok historycznych, po czym wrzuca to do jednego worka i napuszcza na siebie. Jasne, nie ma w tym wiele wspólnego z realizmu, ale sami przyznajcie, kto nie chciałby wcielić się w broda tego potężnego wikinga, maszerującego na pozycję samurajów. Po trzecie, profesje i specjalizacje. W sieciowych strzelaninach często mamy podział na klasy. Medyk, technik, zwiadowca, wsparcie, od klasyczna wyliczanka. Podobnie jest w For Honor. Tutaj każdy rodzaj wojownika ma swoje przeznaczenie, swoje unikalne umiejętności, a także słabe oraz mocne strony. Tak oto średniowieczny rycerz z kiścieniem oraz tarczą jest tak zwanym tankiem. Ma za zadanie wspierać sojuszników, grać na czas i skupiać na sobie uwagę wrogów. Błyskawicznie leczy rannych, a także sam odzyskuje skrawki życia, parując tarczą ciosy innych graczy. Podstawowa forma samuraja to z kolei klasa typowo zaczepna. Jego ciosy są szybkie, ale nie zadają wiele obrażeń. Wojownik jest idealny do zajmowania punktów kontrolnych oraz zdradzieckich ciosów od tyłu. Tego typu przykładów na specjalizację i specjalne zastosowanie rozmaitych wojowników można mnożyć i mnożyć. Po czwarte, sama szermierka. For Honor to coś więcej niż tylko katowanie jednego przycisku, wymachując ostrym żelastwem. Do gry został zaimplementowany zręcznościowy, oparty na szybkich reakcjach oraz obserwacji przeciwnika model walki. Każda postać może wyprowadzać ciosy z trzech kierunków. Z lewa, z prawa oraz z góry. Te same kierunki odpowiadają parowaniu. Przykładowo, rycerz z tarczą może trzymać ją wysoko nad głową, ale jeżeli będziemy ciąć kataną od lewej, i tak upuścimy mu krwi. Lewo, prawo, lewo, góra, prawo. Walka w For Honor to nieustanna zmiana kierunków parowania i atakowania. To jak walka na kamień, nożyce, papier, poprzedzona obserwacją oponenta, połączona z wymogiem wielkiego refleksu. Im szybciej reagujemy na grę ciała przeciwnika, tym większą szansę mamy na przetrwanie, a może nawet zwycięstwo. Do tego dochodzą przewroty, ciosy tarczą, ciosy ramieniem, szarże, ciosy specjalne, komba i wiele, wiele więcej. W For Honor warto zagrać chociażby dla systemu fechtunku. Ten na pewno nie spodoba się każdemu, ale jestem przekonany, że znajdzie swoich zwolenników. Po piąte, rozwój postaci. Przy fabule, która jest tylko marną przykrywką do napuszczania na siebie graczy, ci muszą mieć mocny powód, aby nieustannie ścierać się na tych samych mapach.
tym ma być właśnie rozwój postaci. Tak jak w Call of Duty i Battlefieldzie, z każdą kolejną walką zwiększamy poziom doświadczenia dla poszczególnych klas. Wraz z kolejnymi wbitymi poziomami zdobywamy nowe umiejętności specjalne. Co więcej, po każdej konfrontacji mamy również szansę na znalezienie nowego ekwipunku. Po szóste w końcu, grafika. For Honor wygląda fenomenalnie. To jedna z najładniejszych gier, w jakie kiedykolwiek grałem na konsoli PlayStation 4. Mapy są prześliczne, z kolei modele postaci robią piorunujące wrażenie. Szkoda tylko, że wspaniała warstwa wideo została okupiona sporą ceną. Świat For Honor z Alfy jest zastygły w bezruchu. Nie możemy rozbijać beczek, nie możemy niszczyć barykad, nie możemy przemieszczać elementów otoczenia. Wszystko zostało na stałe przytwierdzone do ziemi. Trochę szkoda, kosmetyczne zniszczenia dodawałyby walce jeszcze bardziej filmowego charakteru. To by było na tyle. For Honor pojawi się na sklepowych półkach dopiero w styczniu 2017 roku. Do tego czasu jeszcze wiele, bardzo wiele może się zmienić. Jednak już teraz jestem ciekaw, czy produkcja zaciekawiła Was na tyle, że zastanawiacie się nad jej kupnem. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o For Honor. Dzięki za poświęcony czas i do następnego.